Tak, lekko o tym. Koszt budowy to ponad miliard funtów. Przyszedłem sobie kupić czapkę z daszkiem, bo sami rozumiecie. Pan maluje kredami na chodniku, ale efekt, jaki powstaje, jest naprawdę imponujący. Idziemy z Kacperkiem teraz odwiedzić nową galerię handlową w Edynburgu. Ja wiem, że to nie jest inspirujący spacer z dzieckiem, ale w końcu mieszkamy w Edynburgu 12 lat, a ta galeria została otworzona raptem niecały miesiąc temu. Koszt budowy to ponad miliard funtów. No i jest to komercyjna chluba nie tylko Edynburga, ale i Szkocji, więc warto zobaczyć. Ktoś z was mnie zapytał, dlaczego Kacperek się tak mało odzywa, jak go pokazuję w moich vlogach. No, Kacperek się mało odzywa, ponieważ Kacperek jest dzieckiem autystycznym, więc nie zawsze ma ochotę rozmawiać, ale no i bywa nieśmiały często, ale lubi być na YouTubie, bardzo wspiera mój projekt, bardzo się cieszy, że, no, że może występować na moim kanale. Sam jest wielkim fanem YouTuba, ma tam dużo kanałów, które zasubskrybował i regularnie ogląda. Lubisz być na YouTube? Mm-hmm. Potwierdzasz? Tak. Jak woli się komunikować w języku angielskim, tak mu jest łatwiej. No, nie urodził się co prawda w Polsce, ale tutaj się wychował, tutaj chodzi do szkoły. No i jest mu tak po prostu łatwiej. No nie chcę, żebyście pomyśleli, że nie uczymy go języka polskiego, że wychowujemy go w ten sposób, żeby miał zapomnieć polskiego języka. Nie, nie, nic w tej rzeczy. W domu rozmawiamy po polsku i on jak najbardziej rozumie wszystko po polsku i mówi trochę po polsku, no ale jednak język angielski jest dla niego łatwiejszy i taką sobie drogę wybrał. Tak się właśnie nazywa ten shopping center, do którego idziemy. St. James Quarter. A to jest ta duma Szkocji. Nie widać, że to jest shopping center, dlatego tak fajnie wkomponowane jest w architekturę miasta. Osobiście mi się to podoba. Aby wejść do sklepu Lego. Jak widać, popularność tych klocków, tych zabawek nie maleje. A kolejka to jakieś 40-50 osób przed nami, więc myślę, że trochę tutaj postoimy. No niestety nie wejdziemy dzisiaj do środka, do Lego Store, bo tak naprawdę stania jest na 2 godziny co najmniej. Staliśmy 15 minut. I przesunęła się kolejka o 4 osoby, a tak jak wspomniałem, było około 40-50 osób, więc wszystko wskazuje na to, że stalibyśmy z 1,5 godziny albo nawet 2 godziny, a to zupełnie nie ma sensu, bo Lego Store jak Lego Store, zobaczymy innym razem. Co nie, Kacperku? Nic się nie stało? Następnym razem, tak? Next time. A więc wspólna decyzja. Teraz jesteśmy w parku, w centrum miasta, St. Andrew's Square, o kształcie kwadratu, a raczej o kształcie koła wpisanego w kwadrat. Tutaj mamy koło, te zielone tereny, jak może widać, a generalnie cały park jest kwadratem. Więc tak z matematycznego punktu widzenia koło wpisane w kwadrat. Chyba dobrze mówię, nie byłem dobry z matematyki, ale chyba dobrze zapamiętałem. I was trapped in a worldless in gravity. It's a big mistake for a good temper like me. You know, hey, I'm out of this. You took my
wieża, którą tutaj widzicie, niestety ma złą sławę. No niestety słynie ona z wielu samobójstw, co jest bardzo przykre. No tak jak każda śmierć jest bardzo przykra. Two vanilla with flakes. Okay. Przyszedłem sobie kupić czapkę z daszkiem, bo sami rozumiecie. Taki duży sklep, mam problem ze znalezieniem przyzwoitej czapki z daszkiem. A ja bez czapki z daszkiem to jak to się mówiło, żołnierz bez karabinu. W dużym czteropiętrowym molochu znaleźliśmy dwie czapki z daszkiem. Obie czarne. A przecież jest cholera jasna lato, ja nie będę nosił czarnych. W ten najbliższy piątek w Edynburgu rusza już festiwal. To jest jeden z największych festiwali artystycznych na świecie. Chyba drugi największy na świecie. Pierwszy jest gdzieś bodajże w Brazylii, ale nie jestem pewien. Dowiem się i napiszę gdzieś w komentarzu, napiszę gdzieś w opisie. Także no, ja jestem zadowolony, ponieważ w tamtym roku nie było tego festiwalu, a jest to bardzo znany festiwal, artyści z całego świata, komicy, aktorzy teatralni i inni artyści przylatują do Edynburga, prezentują swoje umiejętności, swoje dzieła, także jest naprawdę co zobaczyć, z reguły przyjeżdża tu około 1 milion osób. No jest coś takiego, że jak jest ten festiwal z reguły trwa cały sierpień. Jak jest ten festiwal, to populacja Edynburga się potraja. No to możecie sobie wyobrazić, jaka jest skala turystyki w tym czasie. Ja się cieszę, że w tym roku uruchamiają ten festiwal na nowo, po przerwie z tamtego roku. No jednak będzie to trochę okrojone, generalnie nie będzie to na taką skalę, jak zawsze było, ale zawsze coś będzie, więc na pewno będziecie mogli zobaczyć relacje z tego, a uwierzcie mi, jest na co popatrzeć. No właśnie między innymi tacy artyści są. Ten pan maluje kredami na chodniku, ale efekt jaki powstaje jest naprawdę imponujący. Jesteśmy w tym momencie na Calton Hill, to jest wzgórze też w centrum Edynburga. Jak widzieliście film z góry Artura, który nakręciłem tam parę odcinków wcześniej, Arthur's Seat. To jest następne wzgórze w centrum miasta. Tak jak wspomniałem, nazywa się Calton Hill. Jest to wzgórze, na którym znajdziecie wiele pomników, starych budynków. I tak naprawdę Calton Hill był kiedyś osobną osadą, aż w średniowieczu jakoś został włączony w strukturę miasta. Widok z Calton Hill jest naprawdę imponujący, bo tak naprawdę możecie z Calton Hill zobaczyć cały Edynburg. Mamy tutaj właśnie 360-stopniowy widok na całe miasto, co zobaczycie za chwilę. A tam daleko możecie zobaczyć te kolumny, które są pozostałością rzymskich osadników. No nie, to oczywiście był żart. One wyglądają tylko na stare, a tak naprawdę mają 200 albo 300 lat. Są inspirowane rzymskimi kolumnami. Te kolumny, które wam pokazywałem wcześniej z innego ujęcia, przepraszam, pomyliłem się, ale one są inspirowane greckimi kolumnami. Dlatego właśnie ten szczyt Calton Hill, na którym jesteśmy, nazywa się tak potocznie, popularnie przez turystów Akropolem Północy. Z tego miejsca dobrze widać położenie Edynburga. Jak sami widzicie, jest miasto, a dookoła miasta otacza go woda. To jest akurat zatoka, ale tam prosto, w tym momencie, tam gdzie zrobiłem przybliżenie, jest wyjście na pełne morze. Kacperku, idziemy do domu? Tak. What's for dinner? What would you like? Pizza. Say again? Pizza. Again?
Moi drodzy, chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, bo czuję się winny, że tego nie powiedziałem wcześniej. Te kolumny greckie, które Wam pokazywałem, one tak naprawdę, tak zupełnie poważnie, nie były budowane jako jakoś tam zachcianka, żeby się wzorować na greckiej architekturze, tylko jest to pomnik upamiętniający poległych Szkotów w wojnie napoleońskiej i wzorowany był na greckim Partenonie. A nasza wycieczka do sklepu Lego zakończyła się spacerem po mieście i podziwianiem przyrody i edynburskiej architektury, no czego oczywiście nie żałujemy, ponieważ no, stanie 2 godziny w kolejce w centrum handlowym, żeby przez parę minut zobaczyć klocki Lego, no to delikatnie mówiąc nie za bardzo się opłaca. Myślę, że tak naprawdę to, że zrezygnowaliśmy z tej kolejki, to no, była to bardzo dobra decyzja. It's normal that I feel down, but you know I liberate when I think about the days, days, days. It's normal that I feel down, but you know I liberate when I think about the days, days. Dla tych, którzy oglądali wczorajszy vlog, to znaczy ja tak mówię wczorajszy vlog, ponieważ ja go wczoraj kręciłem, ale no w każdym razie poprzedni vlog nakręcony przed tym, który teraz macie okazję oglądać, a więc poprzedni vlog kręcony był przy ustawieniach 4K 30 klatek na sekundę, teraz kręcę to w HD 30 klatek na sekundę i zobaczymy, jaka jest różnica, czy to jest wystarczająca, czy jednak muszę przeskakiwać na 4K.